Dziś otwieramy, może nie za długą, bo 1400 metrów liczącą arterię tysiąclecia, ulicę Tysiąclecia Państwa Polskiego, ale jak ona jest ważna, to świadczy fakt, jak były duże utrudnienia, kiedy ona była przebudowywana, a były one spore. No, otwieramy z pewnym poślizgiem, bo to około 3 miesięcy. Jednakże za chwilę, ja to porównuję troszeczkę, chociaż może nie mam takich uprawnień, do pewnych bóli, jak się rodzi coś nowego. I szybko się o nich zapomina. Tak samo i tutaj zapomnimy o tych utrudnieniach, a będziemy się cieszyć właśnie 1400 metrów po dwa pasy ruchu, bus pasy, ale także w pełni przebudowana infrastruktura, a więc wodociągi, a więc instalacje teletechniczne, jak również kanalizacja sanitarna, kanalizacja wodociągowa, nowe oświetlenie, jak również drogi rowerowe. Cała ta inwestycja kosztowała około 32 milionów złotych, także cieszymy się, że już w tej chwili właśnie o godzinie 11 zostały zdjęte bariery, ruch został udrożniony i na pewno będzie ułatwiony wyjazd właśnie w kierunku Augustowa, ale też do trasy generalskiej. Także ważna inwestycja. No, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ona po prostu powstała. Wiadomo, że pierwsza część została zbudowana już wcześniej, kilka lat temu. To ten odcinek od trasy generalskiej do ulicy Wileńskiej, a dzisiaj właśnie tutaj do terenów kolejowych przy ulicy Poleskiej. Wszystkie te większe inwestycje finansujemy w ramach programów Unii Europejskiej i tutaj również, także to oczywiście było troszeczkę jakby fragment większej całości, jeżeli chodzi o przebudowę dróg miejskich w Białymstoku. Na razie jeszcze wydatkujemy środki unijne z tej kończącej się perspektywy. Takich dużych inwestycji praktycznie to nie planowaliśmy bez środków unijnych, dlatego że jako miasta nas zwyczajnie nie byłoby stać. Także to, co największe, oczywiście małe ulice osiedlowe, te budujemy bez środków unijnych. Tam, gdzie jest komunikacja miejska, to jest wszystko tak zwany kolejny etap poprawy jakości transportu publicznego. Dlatego są buspasy. Pewnie i tak by były, bo już żeśmy się przyzwyczaili, ale tak naprawdę pierwsze buspasy troszkę wymusiła na nas Unia Europejska, dlatego że generalnie w miastach, żeby było jasne, Unia Europejska nie finansuje samej przebudowy ulic, dlatego ulic osiedlowych przy ulicach osiedlowych nie korzystamy z środków europejskich, tylko tam, gdzie może być komunikacja miejska i dlatego są buspasy. I jeszcze jedna informacja, jak zwykle dla taksówkarzy, tam, gdzie są dwa pasy ruchu, w tym buspas, to oczywiście jest odpowiednie oznakowanie, taksówki mogą poruszać się po buspasie.